Powiem wam, że z wielką radością tutaj przyjechałem do Ustronia, mając możliwość kolejny raz usługiwać i dzielić się z wami Bożym Słowem. Cieszę się, że możemy być razem. I tak jak tutaj brat powiedział, chciałbym dzisiaj właśnie zabrać nas wszystkich w taką podróż do Bożego Słowa. Dla mnie ono jest bardzo ważne, cenne, ponieważ stanęło na początku mojego nawrócenia. Ja w Świdnicy, to jest miasteczko koło Wrocławia, takie położone na południe od Wrocławia. Jestem pastorem od 14 lat. Mam żonę, troje dzieci, dwóch chłopaków i dziewczynkę. Chłopak ma 1,18 prawie, dziewczynka ma 14 skończone i najmłodszy ma 4,5. Właściwie to będzie miał 5 w listopadzie. Wszystkie dzieci były wymodlone i chciane, także żebyście po prostu wiedzieli, że ten mały się na mnie przytrafił. Był też wymodlony. I dzięki łasce Bożej mogę tam pracować. Wcześniej przez 6 lat miałem możliwość pracować w Janowicach Wielkich w ośrodku dla osób uzależnionych i tam byłem takim wychowawcą, starszym zboru i właściwie 6 lat pracy z ludźmi uzależnionymi był takim czasem dla mnie nowym, odkrywczym. Ja sam jakoś, no dzięki Bogu mogę powiedzieć, nie miałem z tym nigdy problemu. Dlatego też w oczach niektórych nie jestem fachowcem w tych sprawach, no bo nie mam własnego doświadczenia, ale to, co mnie cieszy, to, że Pan Jezus też nie musiał grzeszyć, żeby pomagać grzesznikom. Amen. Dlatego zachęcam was do tego, żebyście dzisiaj otworzyli swoje serca na Boże Słowo, bo od razu mówię, że temat, który będę poruszał, nie jest łatwy. Nie jest łatwy i nie będzie łatwy. Moim celem, modliłem się o to, jest to, aby dzisiaj każdego z nas przyprowadzić do miejsca decyzji. Do miejsca decyzji, które mają szansę radykalnie twoje życie zmienić. I kiedy będę głosił słowo, to proszę, słuchajmy go w ten sposób, że ja nie głoszę do was, ja głoszę do nas wszystkich. Mam o tyle gorzej, że muszę mówić i siebie jeszcze słuchać. Wy tylko słuchacie. Okay? Dlatego zechciejmy się pomodlić, aby Duch Święty otworzył serce każdego z nas, gdyż sprawa jest naprawdę ważna. To są dni upamiętania, a więc dni podjęcia ważnej decyzji. I ona może zmienić wszystko w twoim życiu. Halleluja. Drogi Panie Jezu, tak teraz modlimy się o to, aby ten cały dzisiejszy dzień, każdy Panie, każdy wykład, każde zajęcie, Duchu Święty, poddajemy Tobie. Panie, ja Tobie podaję swoje serce, swój umysł, Panie. Panie, podajemy Tobie nasze serca. Ojcze, modlę się o to, aby one były otwarte na Twój głos. Panie, abyśmy, tak jak dzisiaj rano słyszeliśmy, nie zatwardzali serc naszych na Twój głos, Duchu Święty. Dlatego, Ojcze, modlę się teraz o to, aby wszelkie kłopoty, wszelkie troski, wszelkie zmartwienia, którymi żyjemy na co dzień, Panie, zostały teraz usunięte z naszego życia w imieniu Jezusa Chrystusa. Panie, chcemy Ciebie słyszeć. Panie, nie chcemy być ludźmi, których okrada diabeł, których okradają troski, zmartwienia. Panie, chcemy słyszeć Twój głos, aby wydać plon stukrotny, aby, Panie, dokonały się prawdziwe rzeczy w naszym życiu. Dlatego, Duchu Święty, modlę się o to, aby to słowo, które będzie zwiastowane, abyś Ty ożywiał, aby, Panie, w sercach naszych rodziła się wiara. Panie, rodziła się wiara w Ciebie, wiara w to, co Ty możesz, Panie, co Ty uczyniłeś, Panie, i co chcesz z nami jeszcze dzisiaj uczynić. O to się modlę w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Moi kochani, dzisiejszy blok wszystkich wykładów będzie miał główne hasło. Chcę dzisiaj mówić na temat upamiętania, nawrócenia. I chcę ten temat bardzo zgłębić, dlatego jeżeli ktoś ma przypadkiem coś do pisania, niech sobie notuje, niech sobie pisze. Myślę, że będzie to z korzyścią dla każdego z nas. I zanim przejdziemy do tematu nawrócenia, zmiany myślenia, czy jeszcze, jak to mówi Boże Słowo, upamiętania, chciałbym najpierw nas podprowadzić do miejsca pewnej decyzji. I tak naprawdę od tej decyzji będzie zależała owocność wszystkich innych wykładów. Jeżeli po tym wykładzie powiesz nie dziękuję, to ja ci mówię, nie musisz już przychodzić na każdy inny wykład. Będziesz się tylko męczył i nudził. Ale jeżeli powiesz po tym wykładzie tak chcę, to wierzę w to, że może przyjść i przyjdzie radykalna zmiana do twojego życia.
Kiedy patrzę na każdego z was tutaj zgromadzonych, a właściwie wczoraj, kiedy miałem możliwość widzieć wielu z was, zauważyłem ludzi zniszczonych przez życie, ludzi pokonanych przez życie, ludzi chorych na duszy, chorych na ciele. I powiem wam, w pewnym momencie bardzo tak mnie to wszystko aż, wiecie, tak poruszyło do głębi. I taka myśl mi przyszła, że właśnie Bóg daje nam szansę na to, żeby rzeczy odwrócić. Że nie musi być tak do końca w twoim życiu, że jesteś osobą, której się ciągle pomaga, która potrzebuje ratunku. Że może być tak, że Bóg cię podniesie i to ty będziesz tym, który będzie niósł innym światło, niósł nadzieję. I tutaj wśród was tacy ludzie są, którzy przeszli to miejsce, z tego miejsca upadku, pokonania, stracenia wszystkiego do miejsca, gdzie teraz mogą innym pomagać. Bo tak jak mówiliśmy, tak jak teraz wyznawaliśmy, że Bóg kocha wszystkich. I pytanie, i co z tego, że Bóg kocha? Jeżeli my tej miłości nie przyjmiemy i jej do siebie, i ona nas nie przemieni. Rozumiesz? Miłość musi być, to, że Bóg nas kocha, to nie jest tylko informacja, żebyś wiedział, powiedział, aleluja, Bóg nas kocha. To jest coś do przeżycia i doświadczenia, bo miłość nas przemienia. Dlatego, moi drodzy, chcę dzisiaj zacząć od fragmentu Bożego Słowa zapisanego w Ewangelii świętego Mateusza. Będziemy czytać 7 rozdział od 13 do 14. Znane miejsce. I myślę, że ono jest bardzo ważne dla wszystkich ludzi, którzy chcą podjąć dla siebie właściwy wybór. Wchodźcie przez ciasną bramę, albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie. A wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota i niewielu jest tych, którzy ją znajdują. I już po raz pierwszy widzimy bardzo ważną rzecz. Ile razy słyszeliście takie powiedzenie, żyje się tylko raz? Słyszał taki ktoś? Ktoś takie coś kiedyś w ogóle powiedział? Żyje się tylko raz, pijemy do dna. Żyje się tylko raz, obrobimy sklep. Żyje się tylko raz, zrobimy coś głupiego. Bo żyje się tylko raz. Ale słuchajcie, w tym zdaniu jest niesamowita mądrość. Tak, żyje się tylko raz. I pytanie, i co potem? Czy jest jakiś potem? Wiecie, jedni ludzie tym słowem tłumaczą wszystko. Przyzwolenie na swoje zachcianki, na swoje pragnienia, pożądliwości, na niegodziwość, na zło. No po co? Bo tylko się żyje raz. Muszę wszystkiego spróbować. Ilu z was, nie podnoście rąk, bo to jest takie pytanie do serca, ilu z was zaczęło swoją przygodę z alkoholem, z narkotykami właśnie tym głupim słowem, żyje się tylko raz i muszę popróbować wszystkiego. I nagle okazało się, że się obudziłeś po 10-15 latach w klatce zamknięty i już jestem niewolnikiem i potrzebuję wolności. Ale zaczęło się czego? Muszę wszystkiego spróbować, bo się tylko żyje raz. Czy dzisiaj byś to powtórzył? Mając zmarnowane życie, rozpite życie, życie, które jest po prostu porozwalane, żyje się tylko raz. I wiecie, i ponieważ żyje się tylko raz, Bóg nas ostrzega. W Hebrajczyków 9, 27 czytam takie słowo. Postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd. Wielu ludzi w naszym kraju, który szczyci się, że jest katolickim, nie wierzy w życie po śmierci. Kraj katolicki, w którym jest około, teraz już są takie bardziej realne dane, około 85% się przyznaje do wiary katolickiej, z tego 55% nie wierzy w życie po śmierci. I oni jaką mają maksymę? Żyje się tylko raz, a potem śmierć. Nie, Biblia mówi, a potem jest sąd. To znaczy staniesz przed Bogiem i będziesz musiał zdać rachunek ze swojego życia, czy się tobie podoba, czy nie. Bo kiedy jesteśmy przed Panem Bogiem, będziemy z tego wszystkiego rozliczeni. I jeżeli tylko myślałeś, że jest tylko śmierć i nic, to dzisiaj słyszysz od Boga, że jest śmierć i sąd. I Jezus mówi właśnie nam bardzo wyraźnie, że w naszym życiu są tylko dwie możliwe drogi, dwie możliwe opcje. Jedną nazwał szeroką drogą, a drugą wąską. I ciekawa rzecz, Jezus powiedział, że na szeroką drogę wielu wchodzi.
I mamy już pierwsze takie rozróżnienie. Wielu na szerokiej i niewielu na wąskiej. I moi kochani, po co Jezus to powiedział? Tylko dla informacji? Żeby zaspokoić naszą ciekawość? To była tylko dobra rada jakaś? No to może dobrze by było, żebyście na tą wąską drogę weszli? Może taka delikatna sugestia, żeby nikogo nie urazić, wiesz, tak ci delikatnie mówię, wiesz, może pomyśl, może warto się tak za Jezusem opowiedzieć, wiesz, bo to ci się przyda kiedyś. A może jest to przekazanie? A może Jezus pokazał rzeczywistość, że jest droga życia i droga zatracenia? I jest pytanie, na której jesteś? Na której drodze dzisiaj jesteś? Jeżeli nie wiesz, to powiem ci bardzo wyraźnie, to jesteś na drodze szerokiej. Bo każdy, kto jest na drodze wąskiej, wie, że na niej jest. A więc chciałbym dzisiaj was zachęcić, abyście podjęli dobry wybór i nasz Bóg zawsze zachęca nas do dobrego wyboru. W piątej Mojżeszowej Ojciec Pana Jezusa, Bóg Ojciec, powiedział takie słowo: położyłem dziś przed Tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierz przeto życie, abyś żył Ty i Twoje potomstwo. Jest to słowo ze wskazaniem, co powinniśmy zrobić. A więc, drodzy bracia, drogie siostry, drodzy zebrani, dzisiaj również Duch Święty stawia was przed tym wyzwaniem. Droga szeroka i droga wąska. Życie i śmierć. I Bóg mówi, wybierz przeto życie, abyś żył. A jak nie wybiorę? No to dokonasz innego wyboru. Nie podejmując decyzji, i tak ją podejmujesz, dlatego że nie podejmujesz Bożego wyzwania. Dlatego chciałbym dzisiaj właśnie nas poprowadzić, pokazać tą pierwszą usługą wstępną, na czym polega bycie na szerokiej drodze, przejście przez szeroką bramę, na czym polega bycie na wąskiej drodze, a później dla tych, którzy podejmą decyzję, a chciałbym wierzyć, że wszyscy to dzisiaj zrobią, chciałbym tak wierzyć, a później pójdziemy przez każdy następny wykład, żeby zgłębić, czym jest upamiętanie według Bożego Słowa. Czego możemy spodziewać się, kiedy to uczynimy? Co czyni Bóg w naszym życiu i co my powinniśmy czynić? Nie wiem, z jakich powodów tutaj trafiliście. Czy to była wasza wolna wola, czy ktoś was zachęcił. Mam nadzieję, że nikt was nie przymusił, chociaż to też jest dobry sposób. Ale tutaj jesteś. I wierzę w to, że skoro tutaj jesteś, jest to Boże dzieło. Dlatego dzisiaj tego dnia nie marnuj. Niech celem naszych wykładów nie będzie czekanie na przerwę, ok? Bo przerwę, ja mam pozwolenie tu od brata, ja będę ogłaszał. Jak zobaczę, że śpicie, to znaczy mieliście już przerwę w czasie kazania, to nie zrobię przerwy. Ok? A więc jak zobaczę, że twój kolega czy ktoś tam śpi, szturknij go, bo jak ja go zobaczę, to już ten czas doliczę do wykładu. Żeby chłop nie stracił, no o, tutaj brata już bym prosił szturknąć, bo siedzi zasłuchany. O, tak, dziękuję. Okej, a więc moi drodzy, przechodzimy do tego wersetu. Jezus mówi o dwóch drogach, dwóch bramach. Szeroka brama i przestronna droga. Zaczniemy od niej, ponieważ Jezus powiedział, że na niej jest wielu ludzi. Jest bardzo wielu ludzi na tej drodze. Czym jest ta brama? Można powiedzieć, tą bramą jest świat, który zaprasza wszystkich do tego, aby weszli na jego drogę. I zobaczcie, czym ten świat nas pociąga. Świat ma do dyspozycji różne iluzje i złudzenia. Mami nas wizją przyjemnego, dostatniego, łatwego życia. I oczywiście, no któż by z nas chciał mieć miło, dobrze i dostatnio? Każdy by chciał mieć. Ale świat mówi, ja wam pokażę sposób, jak to zdobyć. A więc na przykład mówi tak, jeżeli będziesz brał alkohol, narkotyki, będziesz się czuł szczęśliwy. Problemy odejdą. I zaczynacie mamić tym, że jest szybki sposób na to, aby uzyskać szczęście. Jest szybki sposób na wzbogacenie się. Wiecie jaki? Trzeba komuś coś ukraść, zwinąć.
zdobyć, zorganizować, załatwić. Szybko się wzbogacisz. Tylko głupcy pracują. Po co się męczyć? 8 godzin za 1200 zł. W mojej rodzinie taka jest sytuacja. Moja żona dostała pracę w przedszkolu państwowym i ma brata bliźniaka. Oni są jak, wiecie, alfa i omega. Na dwóch skrajnościach. Moja żona jest wierzącą, kochającą Boga, a mój szwagier żyje sobie w świecie tak zanurzony. Potem to wykasujemy, dobrze? Żeby nie doszło do mojego szwagra. Zgadzam się, to był żart. A więc zobaczcie. I teraz moja żona mówi tak do swojego brata. Słuchaj, dostałam pracę. Mówi tak, a gdzie? W przedszkolu. Ile dostaniesz? 1500. Ty chyba jesteś głupia. Kto za tebe pracował? On w ogóle nie pracuje, on kombinuje różne rzeczy. Tylko zobaczymy za kilkadziesiąt lat, jak się skończy kombinowanie, jak się skończy praca. Nie? Tak ludzie myślą. Taki jest świat. Po co pracować? Szybko się można dorobić inaczej. I zobaczcie, świat bardzo często obiecuje coś, czego nigdy nie daje. Ilu z was sięgnęło po alkohol, po narkotyki dlatego, żeby odstresować je, żeby zostawić swoje problemy, żeby jakoś przeżyć, żeby się poczuć lepiej? I tak naprawdę siedzisz tutaj w ławce i mówisz, przepiłem swoje życie. Zmarnowałem je. To wszystko jest bez sensu. Co to za szczęście, że się obudziłem później w rowie czy na jakiejś tam melinie brudnej i zasyfiałej. Ale szczęście. I znowu się upiję, żeby przez chwilkę było fajnie. Świat oszukuje. Pierwszymi ofiarami tego oszustwa to był Adam i Ewa w ogrodzie Eden. Pamiętacie, na co ich tam diabeł chwycił? Będziecie jak Bóg. Kto by nie chciał być jak Bóg? No i oni się na to zapali. Jaki był skutek tego? Dał im to, co obiecał? Stracili życie, stracili społeczność z Bogiem, musieli umrzeć, społeczność z Bogiem. Ewa dostała w pakiecie błogosławieństwa świata cierpienie, przyszły choroby, rodzenie dzieci w bólu. Adam dostał w pakiecie ciężką pracę na roli. Ale jak bogowie? Przestali być na obraz i podobieństwo Boże. A więc zobaczmy, takie były tego skutki. Świat ich oszukał. Zobaczcie, dzisiaj ten świat również poprzez telewizję, poprzez gazety, poprzez radio, poprzez reklamy pokazuje nam, jak żyć. Gdzie jest najwięcej szczęśliwych facetów? No, według tych reklam. Wiecie gdzie? W barze przy żubrze. Jest tak. Jak widzę te reklamy, to mówię, ludzie, po co nam w ogóle jakaś historia z Bogiem i z tym? Wystarczy kupić sobie piwo i pójść do takiego knajpy i tam jest tysiące facetów zadowolonych. Noszą takie, wiecie, te na desce tam kufle, roznoszą. Wszyscy ha, 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 ha. I super, no i tam kup żubra, kup tamto, kup siamto. I taki sobie chłop siedzi, patrzy w telewizor i mówi, no tak. Co zrobić, żeby być szczęśliwym tak jak oni? Kupię sobie żubra. Ale czy tak jest naprawdę? Świat wciąga jak bagno, oszukuje i na to dajemy się po prostu robić. Świat kreuje modę, w czym chodzi, czym nie chodzić. Jak ja byłem dużo młodszy i ktoś miał dziurawe dżinsy, to był biedak. Każdy mu współczuł, że ma dziurę w spodniach, a dzisiaj płacisz kupą kasy za podarte spodnie i chodzisz taki w podartych dżinach. Ja mówię, masakra. Ja bym za darmo tych spodni nie chciał. A to wiesz, to takie są po 600 z dziurami. Ile dziura jest warta w tych spodniach? Szok. No i co robi świat? Wciąga nas. Wciąga nas. Jak się tłumaczymy? Wszyscy. Tak wszyscy robią. To ja też tak będę robił. Przecież tak wszyscy robią. A więc zobaczcie, na tej drodze nie ma żadnych problemów, nie ma żadnych wymagań, każdy może sobie robić, co chce, a w naszym kraju to już w ogóle jest super, bo my z natury jesteśmy, że każdy sobie rzepkę skrobie i nikt nam nie będzie mówił, jak mamy żyć,
A więc szeroka droga jest wygodna, przestronna. Tutaj się wszyscy pomieszczą, wszystkie religie, wszystkie filozofie. Wiecie, byleby tylko być dobrym człowiekiem i jakoś będzie okej. Szeroka droga. Na tej drodze jednak mało kto myśli o wieczności. A co się będę przyjmował? Kto to tam wie? Jak będę stary, to się będę martwił. Pytanie, skąd wie, że będzie stary? Gdzie masz to zagwarantowane, że będzie stary? Wiecie, ile ja młodych ludzi pochowałem? Tak, pochowałem jako pastor i pochowałem jako ksiądz, bo kiedyś byłem księdzem przez 5 lat. To wtedy więcej pochowałem, bo miałem prawie codziennie pogrzeby. Nie ma gwarancji, nie jest zapisane jest nigdzie, że jak będzie stary, to coś. Albo na emeryturze. A to już w ogóle się odsuwa w przyszłość, bo to nie wiadomo, czy ktokolwiek będzie na emeryturze. A więc zobaczcie, na tej drodze nikt nie myśli, co będzie dalej. Ale Jezus pokazuje w sposób bardzo rzeczywisty, że kresem tej drogi jest zatracenie. I teraz, póki żyjemy, mamy tą możliwość, mamy tą szansę coś zrobić. Zmienić bieg swojej drogi. Oby nikt z nas nie obudził się, jak to się mówi, z ręką w nocniku, kiedy będzie już po drugiej stronie i będzie już za późno. Kiedy to będzie raz umrzeć, a potem będzie sąd i ty staniesz przed Bogiem i ty po prostu oniemiejesz. Nie powiesz nic. A wtedy aniołowie wezmą cię za fraki i cię wyrzucą. I tyle będzie po tobie. I będziesz miał całą wieczność w piekle myśleć, jaki ja byłem głupi. A trzeba było zrobić. No, trzeba było. Dlatego bądź teraz mądry, póki żyjesz i coś zrób z tym. I Jezus oferuje nam wąską drogę. Ciasną bramę i wąską drogę. Dlaczego ta brama do drogi życia, do tej wąskiej drogi jest ciasna? Dlatego, że droga jest wąska. Ta brama pasuje na szerokość do drogi. Czy wiecie, kto jest bramą? Co jest bramą? Już podpowiedziałem, o, już się wygadałem. Bramą jest Jezus. Drzwiami jest Jezus. I przez te drzwi przechodzi się osobiście, pojedynczo. Tam nie wchodzi się z tłumem. Z tłumem się wchodzi na szerokiej drodze. A więc zobaczcie, moi drodzy. Jezus mówi tak. Ewangelia Jana, 10 rozdział, 7 wiersz i 9 wiersz. On mówi tak o sobie. Ja jestem drzwiami. Jeśli kto przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie i wejdzie, i wyjdzie, i pastwisko znajdzie. Co to znaczy? To znaczy, że każdy z nas musi osobiście odpowiedzieć na wezwanie Jezusa Chrystusa. Każdy z nas może przejść przez Niego tylko osobiście, na skutek osobistej wiary i osobistej decyzji. I Jezus mówi takie słowo. Jeżeli ktoś przeze mnie przejdzie, znajdzie pastwisko. A więc kiedy oddamy Mu swoje życie, kiedy przyjdziemy do Niego, kiedy On stanie się naszym życiem, On nam obiecuje obfite pastwisko. Co to znaczy? Będziemy mieli nowe życie, będziemy mieli nową tożsamość i nowe przeznaczenie. Nowe życie, które się nigdy nie skończy, nową tożsamość, bycie Bożym dzieckiem i przeznaczenie, to znaczy przed nami jest wieczność z Bogiem. Wspaniałe rzeczy, jakie Jezus obiecuje. I zobaczcie, że kiedy przez Niego przechodzimy, przez Jezusa, przez Jego krzyż, to wszystko, co jest oprócz nas, musi tam zostać. Przed krzyżem, przed bramą. On nas nie wpuści z bagażem starych rzeczy, On nas nie wpuści ze starym życiem. On nam daje prawdziwą wolność. Jest takie wspaniałe słowo w 2 do Koryntian 5,17. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem, stare przeminęło, a oto wszystko stało się nowe. Bóg da ci wszystkie nowe rzeczy. I będziesz mógł mówić wtedy, że byłeś kiedyś alkoholikiem, byłeś kiedyś złodziejem, pijakiem, a ja byłem kiedyś księdzem. Teraz jestem Bożym dzieckiem. Było i minęło. Ja osobiście nie lubię, jak się do mnie mówi były ksiądz. To bez sensu jest. Są tutaj mężczyźni żonaci? Macie, że kto ma żony? Dobrze. Pytanie do was, bracia. Ile razy mówili o was tak? I przychodzi Marek, były kawaler. Chore, nie? Głupie takie trochę.
A siostry, mają tu mężów? Kto ma męża? Ile razy słyszałaś? Witamy cię, Marysiu, była panno. No, to przeszłość jest. A do mnie gadają ciągle były ksiądz. Co ma to do rzeczy? Ja jestem Bożym dzieckiem, jestem teraz pastorem. Jestem teraz chrześcijaninem. Jestem teraz mężem, mam żonę. Było, minęło. I to Bóg nam obiecuje. I Bóg nie powie, i teraz witamy w niebie byłego grzesznika, byłego narkomana, byłego alkoholika. Chodźcie, tutaj wszyscy byli. Stare minęło. Ale co? Nie tylko stare minęło, ale co? Wszystko stało się nowe. I dziś będziemy o tym mówić, co się stało nowe. A więc w Bożych oczach Bóg nas zupełnie inaczej widzi. Widzi jako świętych, sprawiedliwych, jako swoje dzieci. I Biblia mówi, że odsuwa od nas nasze występki jak wschód od zachodu. Wiecie, dlaczego tak odsuwa, a nie jak północ od południa? Bo na północ dojdziesz, na południe dojdziesz, ale nigdy nie dojdziesz na zachód czy na wschód. Zawsze będzie przed tobą. Co to znaczy? Nigdy więcej tego nie wspomnę. Rozumiesz? Kiedy staniesz się Bożym dzieckiem, masz zupełnie nową tożsamość. I takim cię Bóg zna. I nie wypomni ci, kiedy spotkasz się z Nim, a pamiętasz w 45 roku, co powiedziałeś na babce tam w parku? To ja ci przypomnę. I film. Patrz, widzisz, to ty. Tak nie będzie. Bo to przeminęło. To przeminęło. Jest nowe. Dlatego Jezus ostrzega. Zmień drogę. Zejdź z szerokiej drogi na wąską. W 1 do Koryntian, w 6 rozdziale 9-10 mamy napisaną grupę ludzi, którzy są na szerokiej drodze i powinni z tej drogi zejść, ponieważ coś im grozi. Czytajmy to słowo. Albowiem czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie oddziedziczą? Nie łudźcie się. Słowo jest niesamowicie mocne. Nie łudźcie się. Ani wszetecznicy, czyli wszyscy grzesznicy grzechów seksualnych, ani bawłochwalcy, ani cudzołożnicy, czyli zdradzający żony czy mężów, ani rozpustnicy, znowu grzechy seksualne, ani mężołożnicy, czyli geje, homoseksualiści, ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy Królestwa Bożego nie oddziedziczą. Nie łudź się. Widzisz teraz doniosłość tego miejsca, tego dnia, tych dni? To, że tu przyjechałeś, to jest łaska Boża, bo masz szansę coś zmienić. Dlatego jak stąd wyjedziesz, taką myślą, jakoś to będzie. Może, no w końcu Bóg jest miłością, no to przytuli mnie na końcu jakoś, mi się uda. Tam napisane jest, nie łudź się. Wiesz, że będzie sąd przez słowo? Jezus powiedział bardzo wyraźnie, że ja was nie będę sądzić, ja was zbawiłem. Sądzić was będzie co? Słowo, które do was głosiłem. I to jest tu napisane, nie łudź się. Dlatego chcę cię tobą począsnąć, żebyś wybrał tego, który nazwał siebie drogą. Ewangelia Jana 14,6. Jezus mówi, ja jestem droga. A więc On jest bramą, ale także On jest drogą. Co to znaczy dla nas w szczegółach? To znaczy, że droga wymaga, ponieważ jest wąska i na niej Jezus jest pierwszy, ona wymaga naszego kroczenia za Jezusem. Naśladowanie znaczy stąpanie po śladach. Dokładnie tak jak ten pierwszy. Wiesz, to jest bardzo ważne. Żeby dokładnie i za nim, nie obok czy nie przed. Teraz sobie wyobraź. Cały ustroń tutaj wokół nas zaminowali. Ale ja jestem saperem. Pytanie, kto mnie wyprzedzi? Kto pójdzie obok mnie? O nie. Każdy za mną będzie szedł dokładnie, patrzył, gdzie kładę nogę, bo wie, że tam jest życie. Noga za nogą. Noga za nogą, nikt nie wyskoczy, chyba że się chce rozerwać, to już jego sprawa. Nikt nie wyskoczy. Dlaczego? Aha, bo on mi
On mnie przeprowadzi. On da mi życie. Jego ślady dają mi życie. Nie będę ryzykował tutaj gdzieś na boki. I dokładnie to znaczy to. Pójść za Jezusem wąską drogą, tą drogą, którą On szedł. I od razu mówię, droga za Jezusem nie jest wygodna i nie jest łatwa. Żeby się ktoś nie łudził. Wiesz, tylko się nawróć, tylko przyjmij Pana Jezusa i będzie naprawdę fajnie, różowo, żadnych problemów. Co tylko będziesz chciał, to będziesz miał. I będziesz bogaty i szczęśliwy i owodniejesz. Jeden brat kiedyś taki nasłuchał się takiej Ewangelii, że Bóg mu wszystko da. I miał problem, bo nie miał zębów. Miał już takie sztuczne zęby. I przez wiarę do domu wrócił po konferencji i mówi, ja wyznaję przez wiarę, że mi zęby odrosną. I tę szczękę wywalił do pieca. Do dzisiaj chodzi szczerbaty. Nie wiem, kto mu to obiecał. Wiem, że są cuda, że ludziom takie rzeczy się zdarzają, ale to nie jest tak, że to od razu i dla każdego, i dla wszystkich. Jezus obiecuje nam drogę trudną, nie zawsze wygodną, drogę, gdzie będziemy musieli wyrzekać się samych siebie, zapierać się samych siebie, drogę, gdzie będziemy się poświęcać w miłości, szukać dobra innych za cenę własnych wygód, ale ta droga przynosi życie. Ta droga kończy się błogosławieństwem. Na tej drodze dzięki Duchowi Świętemu możemy całkiem dobrze żyć i cieszyć się z tego, że pomimo trudności Pan jest z nami. My tak bardzo kochamy fragment z Ewangelii Świętego Jana 3:16. Ktoś go pamięta na pamięć? Może go powiedzieć? Na głos? Amen. Święta prawda. A kto zna Mateusza 16:24? Ręka do góry, niech powie. Jest taki fragment. Posłuchajcie go. Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów, jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój i niech idzie za mną. Bo kto by chciał życie swoje zachować, utraci je, a kto by utracił życie swoje dla mnie, odnajdzie je. To już takie słowa nie za bardzo. Tam było miłości, tak fajnie, ale tutaj jest wyzwanie. Nie możemy sobie wziąć z Ewangelii z jednego fragmentu coś, co dobre, na półkę, to nie, to na kiedy indziej. Całe słowo jest natchnione. Musisz je całe przestrzegać. Musimy je całym żyć, a nie tylko wybierać rzeczy. A więc widzimy, że kiedy idziemy za Jezusem, jesteśmy na drodze Mistrza. Idziemy za Nim. Dzielimy Jego los. A On powiedział takie słowa. Ewangelia Jana 15, rozdział 18-20. Jeśli was świat nienawidzi, wiedzcie, że mnie wpierw niż was znienawidził. Gdybyście byli ze świata, świat by miłował to, co jest jego, a jednakże ze świata nie jesteście, ale ja was wybrałem ze świata, dlatego świat was nienawidzi. Zobacz, zmiana drogi z szerokiej na wąską to jest, mówiąc inaczej, opowiedzenie się za Jezusem i tym na szerokiej drodze to się wcale nie podoba. Wcale się nie podoba. Co więcej, Jezus powiedział, że ci z szerokiej drogi będą nas nienawidzić. I co wtedy zrobić? Jezus mówi, jeżeli chcesz iść za mną, chcesz być tam, gdzie ja, chodź moją drogą. Zachęcam dzisiaj, abyś zmienił tą drogę szeroką na tą wąską. Ona jest wąska, ale ma kilka ważnych cech. Jest pewna, jest bezpieczna, i najważniejsze, jest zrozumiała dla każdego. Jest chyba w Księdze Izajasza, teraz dokładnie pamiętam, taki fragment, który mówi, że droga Pańska jest prosta i nawet głupi na niej nie zbłądzi. Tak? Jest napisane w Bożym Słowie? Jest. A więc to jest droga zrozumiała dla każdego. Krótko przed przyjazdem do Ustronia, kilka dni wcześniej, byłem z moim miłoszkiem na placu zabaw, w takim domku pod dachem. Tam on się bawił i dosiadł się do nas taki mężczyzna w wieku 75 lat miał dokładnie. I tak zaczęła się rozmowa jakby z niczego.
a co to, a co tamto. I po chwili doszliśmy do Ewangelii, do prawd Bożych. I on mówi tak, wiecie panowie, bo tam było nas tam dwóch, byłem tam z kolegą, wiecie panowie, wy może czytaliście Pismo Święte, ale Pismo Święte to tak, ono jest takie trudne, tutaj jego tak nie można czytać, muszą nam to tłumaczyć księża, jacyś fachowcy od tego, bo to jest takie trudne. Ja mówię, pan co, czytał pan kiedykolwiek Biblię? No nie. No to niech pan sobie weźmie Ewangelię i poczyta. Jak pan sądzi, czy pan Jezus, który przyszedł do grzeszników wszelkiej maści, ludzi o wszelkim wykształceniu, mówił trudne rzeczy czy proste? Pamięta pan, mówił tam o rybach, mówił o roli, mówił o ziarnie. Takie proste obrazy mówił. Wie pan po co? Żeby każdy mógł zrozumieć. Żeby każdy mógł zrozumieć. Jeżeli Biblia mówi, przyjmij Pana Jezusa, otwórz swoje serce, no to mogę to zrobić. To żadna filozofia, a więc mogę się o to pomodlić, mogę zaprosić do swojego serca. Jeżeli Jezus, Biblia mówi, oto stoi drzwi i kołaczy, kto usłyszy, niech otworzy, to jest prosty obraz. Pan Jezus, który jest najdoskonalszą mądrością na tym całym świecie, mógłby nam takie rzeczy tu przekazać, żebyśmy do dzisiaj siedzieli nad jednym zdaniem i myśleli, o co mu chodziło. Ale jemu chodziło o zbawienie, które jest bardzo proste do przyjęcia. Mówił, że jest jak chleb, mówił, że jest jak napój. To wszystko są obrazy, trzeba go przyjąć. Trzeba się z nim utożsamić. A więc każdy może to zrobić. Dlatego zachęcam, abyś dzisiaj podjął dobrą decyzję i na tą drogę wszedł. To może być najważniejsza decyzja w twoim życiu. I chcę ci powiedzieć jeszcze jedno, że nikt nie da nam gwarancji, nikomu z nas tutaj, że jutro się obudzimy. Nikomu. To, że się budzisz każdego dnia, łaska Boża i można się do tego przyzwyczaić. Ale to nie jest zagwarantowane, że na pewno jutro. Dlatego dzisiaj musisz być przygotowany. I moi drodzy, między tymi drogami są pewne podobieństwa. I dlatego tak ważne jest to, żebyśmy potrafili zobaczyć, na której drodze dzisiaj jesteśmy. Na czym polega podobieństwo? Na początku są bramy, czyli nasze decyzje, gdzie pójdziemy. Na czym polega podobieństwo? Podobnie wyglądają. W naszym kraju jest pełno kościołów. Są ludzie religijni, są ludzie etyczni, są pewne obyczaje, przekonania. Wszystko podobnie wygląda. I powiem wam, kiedyś w kościele u nas takie miałem kazanie i powiedziałem jedną rzecz do wszystkich, którzy przyszli, do wszystkich nowych, którzy przyszli. Mówię, słuchaj, jeżeli pokładasz większą nadzieję w ławce w naszym kościele niż w Jezusie, to cały czas jesteś w miejscu zgubienia. Rozumiesz to? Niektórzy ludzie myślą tak, zmienię sobie kościół. I zamieniają ławkę w jednym na ławkę w drugim. Ale Jezus nie mówił o to, żeby zmienić Kościół. Jezus mówił, żeby się stać Kościołem. Żeby przyjąć Jezusa Chrystusa. Zbawienie jest w Nim. A więc zbadaj dzisiaj swoje serce. Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? I Jezus, kiedy głosił słowo, mówił je bardzo otwarcie, bardzo mocno, bardzo jasno. Co więcej, on wzywał do tego, aby też obliczyć koszty. Pamiętacie tą przypowieść o wieży? Kto buduje wieżę, niech tam policzy koszty, czy mu starczy. A więc dlaczego jest tak, że niewielu ludzi na tą drogę wchodzi? Właśnie z powodu kosztów. Z powodu tego, że to wymaga wysiłku. Na tej drodze są tylko ci, którzy są gotowi ponieść koszty, i odrzucić kuszącą, łatwą, przyjemną ofertę szerokiej drogi. Ale Jezus obiecał nam, że na tej drodze jest życie. Dlatego, moi drodzy, zachęcam, abyśmy teraz w chwili takiej modlitwy poprosili Ducha Świętego, aby zbadał nasze serca. Abyś miał pewność tego, na jakiej drodze jesteś i aby też Duch Święty pozwolił ci podjąć decyzję dzisiaj coś zmienić. I ja wiem, że jest to trudna lekcja, ale to są dni upamiętania w Ustroniu,
a nie dni głaskania. Okay? Upamiętanie to jest decyzja trudna, ale ona przynosi życie.